Witam Was w kolejnym odcinku z Arka. Właśnie tak, lecimy dalej z Arkiem. Mamy tutaj już dwa kolejne dino, które się usypiają. A co my w tym czasie zrobimy? Nie wiem co zrobię. Szybciutko muszę jeszcze sobie ogarnąć narkoberki, bo nie wiem. Bo nie wiem, czego nie wiem. Nie wiem, czy do Ankylo nie będą potrzebne. Deodicurus bez problemu się oswoi bez narkoberek, ale pozostali nie. Ankylo nie wiem, czy się na pewno uda. No i jak będę sobie chciał ogarnąć resztę Dino, które ma w planach oswoić, to też. A w zasadzie tam na pewno wiem, że będą potrzebne narkoberki. Dobra, ile tego mamy? 284 narkoberki. No, może być. Tragedii nie ma. Uderzyłem. Niedobrze. Niedobrze, bo spadnie mi. Oj, spadła mi skuteczność oswajania do 84%, bo uderzyłem. Oj, 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 niedobrze. Tu jeszcze nie ma skuteczności oswajania, bo ten. I teraz tutaj nic z tym nie zrobię, bo dałem już jedzenie. No i właśnie o tym mówiłem właśnie. Że jak tak się dzieje, to potem skuteczność oswajania spada. No trudno się mówi, trudno. Przeżyję to. Moszek pogryzł mi Deodicurusa. No niestety. Dobra, tu wrzucamy oczywiście berki, nasiona. Z tymi berki nie. Wrzucimy z tym. Na razie narkoberki wrzucimy do naszej super lodowy. Nie lodowy. Mięsa też sobie tu wrzucimy. Mięso streamberki też tutaj. Ok. I jeszcze trzeba tego małego znaleźć. Nic mnie tak nie jarza. Nojka tutaj nie ma. Nojka dopiero trzeba ogarnąć. Chociaż te gówno, czy ja potrzebuję. Może zrobić te? Nie. Ojojoj. Buduję ścianę. Niech będzie. Czyli włókno do tego nie jest potrzebne. O, widzicie? Mamy. Mamy dwa ropy i dwa nawozy. I tak właśnie to wygląda. Żuczek robi nam coś takiego. Z jednych odchodów robi nam dwa razy nawóz i dwa razy ropę.
No to próbujemy dalej tutaj coś budować. Levele polecam przynajmniej. Kierunku. No i też może być, nawet będzie dobrze, tak mi się wydaje. I zrobię to jeszcze w taki sposób, że też nie, no tam by się przydałby się fundament. Jakby na to nie patrzeć, przydałby się tam fundament, ale dobra, olać to. Nie bolę, to ja sobie też zostawię na razie. Co potrzebowałbym? Aha, wiem co bym potrzebował. Teraz tak, zajmiemy się czymś, czego nie robiłem. Nigdy nie używałem tak naprawdę, czyli powracamy do tego moda, o którym mówiłem, którego nigdy nie używałem. I teraz tak, co z tego moda mamy? Chodzi mi o moda tego, który daje nam Soul Traps, Soul Terminal, Soul Finder, Soul Gun. Jeszcze jest SS Transformer, SS Inventory Assistant. Tego też nigdy nie używam. Jest to kwestia związana z... No, jakby to powiedzieć, z tym, żeby ułatwić sobie życie tak naprawdę w Arku, jeżeli chodzi o surowce i tam inne rzeczy, które gdzieś tam mamy pochowane w skrzyniach, w szafach, czy tam gdziekolwiek, w Dino, więc to o to chodzi. Jako, że tego nie używałem, to nie ten. Ale użyję, bo to akurat myślę, że mo nie powinno... Aha, tutaj trzeba jeszcze cent, polimer i ropa. No to nie użyję. I tak się zastanawiałem, skąd ostatnio Bartix miał polimer, skoro ja jeszcze nie miałem możliwości nawet tego robienia. Więc gdzieś coś musiał tam sobie jakiegoś... Coś tutaj, jakimś modem coś sobie zgarnąć, czy zrobić. No nieważne. Więc co? Czyli jednak fabrykator będzie potrzebny. Więc na razie to sobie też oleję. Chociaż polimer można chyba wykorzystać też ten polimer, który był z zwierząt, czyli on się nazywał... Nie pamiętam jak to się nazywa, ale jest też taki rodzaj polimeru z pingwinów, łatwo go pozyskać, czy tam z tych kaczek, które są przy wodzie, zawsze jest taki polimer, organiczny polimer, o tak to się nazywało. Więc może dzięki temu wybudował właśnie to. A to ciekawe, bo nigdy nie próbowałem i spróbuję, może faktycznie to się da podmienić. Choć nie wydaje mi się. O kurczę, nie, z tymi ścianami to ja latać nie będę, bo to nie ma sensu. Szkoda tutaj mojego rozwidu. Czego nam brakuje do tego wszystkiego tak naprawdę, bo zostawiłem wszystko w środku. Dobra. Nie no, bierzemy.
kamieni mamy tam mnóstwo, więc jeszcze drewno nam potrzebne. Z drewnem też nie ma problemu, bo sobie nazbieram szybciutko naszym toporeczkiem. W sumie to warto byłoby już powoli też jeszcze ulepszyć te narzędzia. Do legendarnych byłoby jeszcze szybciej. Głodny? To jem. W sumie z drugiej strony się tak zastanawiam. Skoro mamy się przenosić, to po co ja się tu mam to rozbudowywać? Ja to sobie mogę od razu zabrać i wybudować gdzieś indziej, nie? To chyba nie jest głupi pomysł. Dobra. Testujemy, jak daleko, ile czasu nam zajmie dolecenie tam do tego miejsca, gdzie mówiłem, że możemy się tą bazę przenieść. Czy to jest faktycznie tak daleko? W miarę blisko, bo jak w miarę blisko, to przeniosę. Chodzi mi to tyle na przełaj polecimy. No wydaje się to dosyć blisko tak naprawdę. Które mam zostawić, żeby nie latać tyle razy, więc sobie te ściany gdzieś tu zostawię. Tylko muszę się pomyśleć, jak to wybudować. Ale ja chyba na tej skale się będę budował. Chociaż z drugiej strony tak patrząc, co się działo tam. Czyli w sensie wpadanie, ale nie, dobra, zobaczymy. Zostawię jakiś fundament, a przynajmniej spróbuję. Pelargonis. Spróbuję tutaj coś postawić, zobaczymy, czy to będzie się gdzieś tutaj... Wiecie, chodzi o to tylko, żeby tutaj mi się nie ogarnął, nie zrobiło tak, że... że tekstury mi to wszystko wejdzie i będzie problem. Tragedii. Dałoby się tu coś pokombinować i też tak zrobię. Spróbuję tutaj jakoś ten fundament postawić tak w miarę. I do tego fundamentu tutaj potem to doklepać następne. O tak. Tak. Będzie się dało. Dobra. No i będzie piękny widok na górę. Piękny widok na ocean. Na plażę. A... I z drugiej strony tutaj nic do nas tak łatwo nie podejdzie, tam sobie ogarniemy jakąś bramę czy coś, żeby nic nam tutaj nie weszło, jedynie przylecieć będzie można. A że nie gramy na PvP, to nikt nam z góry nie będzie zrzucał stegosaurów z C4. No. I wszystko na temat, nie? Myślę, że to będzie piękne miejsce na nową bazę. Więc co? Przede wszystkim skrzynkę sobie tu wyczarujemy. Albo może szafę. O, do szafy więcej zmieszczę. Hey there. Nie wiem, czy będzie aż tak bardzo potrzebna. Ale szafę też, tak. Szafa byłaby mi potrzebna później, ale nie mogę wybudować ani skrzynki, ani szafy, bo... Nie over here, mate. O kurczę. O tym nie pomyślałem. Dobra, polecimy po trochę. Tak będzie najwygodniej.
Bo mógłbym też sobie tam gdzieś postawić, ale nie chcę na razie. Weźmiemy, nazbieramy troszeczkę wódne. Tam tylko 10 trzeba było do tej skrzynki, więc nie jest jakoś specjalnie dużo, więc chwila, moment i będę miał. Ale może nazbieram sobie na szafę, zobaczę ile szafa wymaga i co wymaga. Czy już ma? O, już na szafę też mam. Szafa potrzebuje 35, mamy... nie, 25, mamy 26. Dobra, wezmę sobie na dwie szafy może. Nazbieram. Dobra, mamy na dwie szafy. Gdzie jest? Tu jest argent. Postawimy sobie na dwie szafy na fundamentach. Tam zostawię te ściany, wszystkie środki i wszystkie rzeczy, które mi tutaj przeszkadzają. W sensie nie tyle przeszkadzają, co nie potrzebuję ich cały czas ze sobą nosić. I powolutku zaczniemy to tutaj przenosić. Tak. To jest właśnie plus. Pelagonis 130 level i to jest ja kojarzę, że tego ptaka można chyba ogarnąć sobie o swojej w sensie i go puścić, żeby wędrował i on będzie nam ryby łowił. Tak kojarzę, raz to miałem i nie pamiętam, żeby mi jakieś ryby łowił, no ale gdzieś tam coś kojarzę, że tak było, nieważne. Robimy dwie szafy. Stawiamy tak naprawdę póki co byle jak. W sensie w miarę prosto, ale nie będę się jakoś specjalnie na tym rozwodził, bo tutaj wszystko będziemy zmieniać. Od razu wybudujemy sobie potem ten dom większy. I teraz tak, jeżeli chodzi o budowanie szaf na przykład, nie? Bo skrzynki widzieliście jak postawiłem. W miarę w porządku. Na PvP nie stawiamy szaf w ten sposób, jak ja teraz postawiłem. Tak bardzo ładnie w miarę wyglądają, bo tak powinny być. Tak podchodzimy do szafy i tu mamy drzwi. Teoretycznie, bo te szafy w ogóle dziwnie wyglądają, z tych desek posklecane. Ale tak teoretycznie normalnie szafy działają. Nie macie szafę i tu macie drzwi. Otwieracie. Tutaj tego nie ma, tej animacji, generalnie tak. Ale w tej grze szafę można otworzyć nawet z tej strony. Więc buduje się szafę jedną obok drugiej w ten sposób i wtedy oszczędza się dużo miejsca. Nie trzeba budować dużych domów, nie? A miejsc na różne składowisko rzeczy jest też wtedy spore. Dobra, dajemy tutaj to. Wrzucamy tutaj kamienie, wrzucamy tutaj drewno, włókno, słomę. A resztę możemy wyrzucić tak naprawdę. Ale dobra, zostawię. O, jeszcze tu mam miecha. Też zostawimy tutaj. Nie potrzebuję tego nosić ze sobą na razie. No i lecimy po nasz dom. Mamy transport lotniczy przenoszenia chałupki z miejsca na miejsce. Potem będziemy od tej strony powolutku. Ja już będę miał ogarnięte wszystko to, co potrzebuję. Jakieś dino, w sumie Terezino sobie będę chciał ogarnąć. One będzie dobre, tak żeby też pobiegać chyba tutaj. W sumie to ja się cały czas zastanawiam, jakie dino sobie ogarnąć. Z takich, na którym potem będę jeździł, czy tam coś, nie? Bo to będzie trzeba na bank wejść w jakiejś jaskinie. I pooglądać, co tam jest tak w ogóle. No a tam raczej argentem nie będę wchodził. Bardzo dobry jest szablozęby do tego, bo jest małych rozmiarów, więc on by się nadał do jaskiń. Kiedyś latałem po jaskiniach takim właśnie kotkiem. Całkiem przyjemnie. Widziałem gdzieś, o jest tutaj, 50 Terizinozaur, 50 level, troszeczkę słabo jeszcze. Takiego Terizino, bo to trzeba sobie też oswoić.
sumie to ciekawe, czy już tamten się oswoił. Już prawie tysiak jedzenia w dół zeszło ankylozaurowi. O, a Deodicurus drugi już jest nasz. Na 213 levelu, czyli troszkę mniejszy niż nasz pan. No ale co tu dużo mówić, zwaliłem to, bo uderzyłem w niego i tyle. A teraz miałem jeszcze wam pokazać jedną rzecz i zaraz to przetestujemy. Aha, teraz nie zrobimy, przetestuję. Zobaczymy tutaj teraz rozmachanie, więc... Więc zaraz to sprawdzimy. Widzicie? Popatrzcie. 10 tysięcy kamieni u Deodicurusa waży 125. Tak. 10 tysięcy, czyli 4 zera. Czyli 4 po przecinku. Czyli raz, dwa, trzy. No czyli bardzo malutko tak naprawdę. Tutaj mamy tysiak waży, prawie 2000, tysiak waży 20. To setka waży 2, czyli tak naprawdę jeden kamień to prawie nic nie waży go, tak? Ale popatrzmy na to, 125, 500, różnica, nie? 125, 500 podzielić na 125, taka różnica. Dlatego warto na przykład kamień w Deodicurusie chwycić go argentem i po prostu przenieść. No. Dobra, a no to my się teraz zabieramy za przenoszenie naszego domu, czyli zacznijmy od tych filarów na zewnątrz. Niepotrzebnie je tu rozkładałem, niepotrzebnie je tutaj dawałem, w szczególności te, których nie podniosę, bo są pod teksturami, ale trudno się mówi. Nie sądziłem, że tak szybko będę chciał zmieniać bazę. Znaczy nie, no w sumie to ja już na początku myślałem o tym, że bazę będziemy budowali w innym miejscu. Więc powolutku, szybciutko. Znaczy powolutku, szybciutko. Jedno drugiemu sobie przeczy, ale ja gadam głupoty. Powoli sobie zabierzemy i szybciutko to przeniesiemy. Tak by było najlepiej powiedzieć. Więc tutaj też ogarniamy temat, czyli zabieramy dach. Okej, zaraz będę miał cały dach podniesiony. Zaraz polecimy, no czekaj trochę, no. Uspokój się. Trochę pić się zachciało, zaraz wyjęczy. Pić, pić. Nie ma pić. Czy ja tam sięgnę jakoś? Muszę zrobić tak. Stone wall nie, bo to wtedy zniszczę sobie tamto. Dobra, to zrobimy inaczej. Ale najpierw polecimy tym marudą po wodę. O kurczę, coś tu trajka zjadło. Co go zjadło? Tylko łosoś jest. Ewentualnie coś...
było dużego. Jeden prawie zginął, ale inny go dobił. Czy coś ten deseń. Dobra, nieważne. Ja tu gdzieś ląduję. Czegoś dużego tutaj. I pijemy. Okej, kolejna kwestia. O, trochę mięs i skórki mamy. To sobie damy do naszego Argenta. Bardziej może nieść troszeczkę więcej niż my. Więc jak to do niego zapakujemy, to więcej przeniesiemy. Najwyżej te skosy sobie zniszczę i tyle. Nie chcę mi się tu kombinować, żeby coś tam się... Ale w sumie nie trzeba kombinować, jak to jest specjalnie mocno. Wystarczy, że podniosę sobie przecież to. Tylko, że jak to sobie podniosę, to bym musiał schody też sobie podnieść. Rampę. Postawić sobie tutaj. Postawić sobie tutaj rampę. Wejść. I zabrać. Da się, da się. Jak się chce, to się wszystko da, nie? Trzeba tylko pomyśleć. Rozkładamy dom na czynniki pierwsze. To stąd zabieramy oczywiście. To już tutaj się też nie przyda. Za to się przyda tutaj po drugiej stronie. Oj, nie to, nie to. Miałem to podnieść. Dobra, rampę dajemy z powrotem. Zabieramy. Nie sailing, tylko rampę. Bo potrzebujemy teraz dać tutaj to. Potrzebujemy tutaj rampę dać, żeby zabrać te trójkąciki. Dobra, już myślałem, że rampa mi się rozleci. No dobrze, że się nie rozleciała. Szybko to idzie, nie? A jak szybko pójdzie budowa? Będzie moment i dom będzie stał. A nie, tego pana trzeba stąd zabrać. Gdzieś. Ups. Spadł. Na dół. W sumie to behawior wyłączymy sobie. Wyłącz wędrowanie, żeby mi gdzieś nie uciekł. I co powinien tu zwiększyć? Wagę mu zwiększymy. Niech więcej może nosić, bo jak tam mu trochę tego narzucamy do środka, to może zechcieć trochę więcej. Potrzebować noszenia tych. W sensie więcej. Potem nie będzie przerabiał, nie? Jak nie będzie którego nosić. Tak mi się wydaje. Dobra, piętro już prawie zniknęło.
Teraz jeszcze sufity. Rozbudowa idzie dosyć szybko, pięknie, łatwo, przyjemnie. Czy ja z drugiego tego ściągnę? Tak, zdajemy raczej. Podejrzewam, że nie powinno być problemu. Ok, tutaj mamy sprzęcik i tyle. Na razie zostawimy, bo trzeba tam wybudować trochę chatkę, żeby gdzieś ten sprzęt można było postawić, nie? Dodamy do energii. A mamy też jeszcze 25 leveli. Dobra, może tylko 10 tam. Zobaczymy. Startujemy nasz Boeing. Gdzie tam Antonow? Transportowy leci z naszą połową domu. Postawimy troszeczkę te rzeczy, które pozabieraliśmy i na tym dzisiejszy odcinek będzie się kończył. Czy może od razu? Chyba od razu, bo są już ponad pół godziny leci, więc nie ma co przedłużać. Więc tak. Chociaż z drugiej strony. Może szybko to rozłożę. No i jesteśmy. Będziemy z naszej chatki podziwiać megalodony pod spodem. O, i mamy widok na zamek, patrzcie. To też piękne. O, to będzie trzeba wykorzystać. Jakieś okno na świat w stronę zamku. Dobra, lecimy z tymi. Ile ja miałem? Miałem 3 na 4 z tego co pamiętam w starym domu. Da się tu postawić jeszcze jeden? Chyba nie bardzo, nie? Tak też myślałem. No nie, tutaj nie postawię. Więc może zrobimy właśnie tak. O, idealnie, akurat tyle ile potrzeba było. Tego się nie spodziewałem. Dobra, lecimy ze ścianami. Na razie po prostu postawię tak jak ten stary dom, mniej więcej, potem będę go przebudowywał, żeby był taki jak zaplanowałem, żeby był. Tutaj zrobimy wejście. Może od tej strony. Albo na środku zrobimy wejście. Na środku zrobimy wejście. O.
Pozbyliśmy się wszystkich ścian. Dobra, sufit to na razie nie daje, wiecie dlaczego. Bo chcę, żeby wszystko równo wyszło, nie? Dlatego sufit na razie tutaj nie będę dawał. Okej. Rozłożyliśmy to, co żeśmy przynieśli. My się widzimy już w następnym odcinku w szybkim przenoszeniu naszego domu, niewielkiego póki co, dlatego to szybko idzie. Do tego czasu może się tamte dino też nam zdejmuje, więc potem tylko polecimy po metal i będziemy dalej się bawili rozbudowę naszego... Co to takie dźwięki wydaje? Pelargonis pewnie. Mam nadzieję, że tak, bo to jest nieszkodliwy ptak. Więc tak to będzie wyglądało. No ale pięknie tutaj wygląda wszystko. Jeszcze mam widok na piękne kości czegoś dużego. No podoba mi się to miejsce bardziej niż tamto. Ta miejscowa mi się pod względem widoków podoba o wiele, wiele bardziej. Okej, no to co? To pamiętajcie, łapka w górę. Każdy, kto wejdzie na mój film, to pierwsze, co powinien zrobić, kliknąć łapkę w górę, a potem patrzeć. Nic więcej nie trzeba. Ale zachęcam też do zapisania jakiegoś komentarza. Oczywiście najlepiej po filmie, bo wtedy wiadomo, co skomentować. No i jak chcecie być na bieżąco, to subik i dzwoneczek, wtedy powiadomienia będą. Oczywiście pod warunkiem, że gdzieś tam w jakimś filmie były wasze komentarze, bo ten YouTube, tak pamiętam, że też robił, że jeżeli po prostu nie ma z waszej strony żadnej reakcji, to nawet jak jest sub i dzwonek, to on nie będzie dawał powiadomień, dopóki gdzieś nie dacie jakichś komentarzy, nie dacie lajków. Tak działa skrypt YouTube'a, więc też musicie mieć to na uwadze, więc zachęcam, dajcie te lajki, piszcie komentarze, a wtedy na pewno będziecie mieli też powiadomienia. To jest, tego jestem na 100% pewny. No, a tym samym my już kończymy, żeby nie przedłużać. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!